Dzień dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTube Aircom Pneumatyka Automatyka. Ja nazywam się Paweł Skroba. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z naszym partnerem, firmą Aventix, której jesteśmy dystrybutorem. Firma Aventix przywiozła dzisiaj do nas taką walizkę z czujnikiem pomiaru przepływu, pomiaru temperatury. Marek dzisiaj nam zademonstruje walizkę z czujnikiem przepływu AF2. Jest to urządzenie innowacyjne, wpisujące się w trend Industrii 4.0. Pokażemy parametry tego urządzenia, opowiemy właściwie o tych parametrach tego urządzenia, o możliwościach. Zrobimy część teoretyczną, ale również część praktyczną, w której pokażemy już to urządzenie w pracy, podłączone do układu sprężonego powietrza, o jego funkcjonalności, które w dzisiejszych czasach, w dobie jakby wysokich kosztów energii, cały czas rosnących tych kosztów energii, doskonale się wpisuje. Dzień dobry, nazywam się Marek Szymański, pracuję w firmie Emerson. Dzisiaj odwiedziliśmy naszego dystrybutora firmy Aircom, Pneumatyka Automatyka z Długołęki. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć trochę o czujnikach przepływu. To, co w tej chwili widzicie, to nasz produkt katalogowy, który idealnie wpisuje się w tematykę Industrii 4.0. Jego sercem jest przepływomierz, a raczej czujnik, zintegrowany czujnik ciśnienia, pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu. Walizka pomiarowa Aventix SP2.0 umożliwia pomiar i rejestrację zużycia sprężonego powietrza, ale umożliwia również analizę danych pod kątem nieszczelności w układzie. Wyposażona jest w blok przygotowania powietrza wraz z czujnikiem Aventix AF2, bezprzewodowy Access Point POI, komputer przemysłowy Edge Gateway RX-I2 oraz zasilacz przemysłowy. Możliwy jest pomiar takich parametrów powietrza jak przepływ, ciśnienie, temperatura nie tylko dla sprężonego powietrza, ale również dla gazów obojętnych jak azot, argon, dwutlenek węgla i hel. W zależności od konfiguracji, to jest skonfigurowane wielkości FRL i przepływomierza, walizka pomiarowa umożliwia pomiar przepływu w zakresie nawet do 6,5 tysiąca litrów. Rozwiązanie to umożliwia nam bezprzewodowy dostęp do danych oraz statystyk z poziomu przeglądarki internetowej. Wykorzystujemy przy tym dashboard panel. Musimy posiadać jedynie zewnętrzny komputer, tablet lub smartfona. Mamy dostęp do zużycia powietrza z uwzględnieniem kosztów, możemy monitorować wycieki, możemy przeprowadzać testy spadku ciśnienia, możemy też uzyskać informacje odnośnie śladu węglowego i związanych z nim kosztów. Oprócz tego dysponujemy statystyką dotyczącą czujnika. Możemy wszystkie te dane wyeksportować do pliku CSV. To, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to możliwość komunikowania w protokołach, które są standardami w Industrii 4.0. Mam tu na myśli protokół OPC-UA, ale również MQTT. Oprócz tego możemy komunikować się też po Ethernecie. Czujniki AF2 mogą być wykorzystywane dla monitorowania instalacji pneumatycznych, jak również konkretnych urządzeń pneumatycznych, siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających i wysp zaworowych.